Bogu w modlitwie, w uwielbieniu. Poprzez modlitwy też oddaliśmy chwałę Bogu naszymi finansami. Tak naprawdę można Bogu oddać chwałę na wiele, wiele, wiele sposobów. A teraz przejdźmy do Słowa Bożego. Chcieliśmy nauczania, to je miejmy. Przyznam wam szczerze, że ciężko jest mi tutaj stać z tej strony, więc módlcie się o to, żebyśmy przekazali sobie to, co trzeba przekazać, bo łatwiej się mówi, a łatwiej się tu stoi. Wczoraj miałem wiele pomysłów, a dzisiaj czuję się pusty, ale to Bóg prowadzi. Boże, proszę Cię, aby ta cała kolekta, to słowo, które dzisiaj też się podzielimy, abyś odebrał z tego chwałę, bo Ty jesteś Panem, Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś Królem. To Ty nas wszystkich postawiłeś tutaj w tym miejscu, za co Ci dziękujemy, Boże Wszechmocny. Twoja Ewangelia nas bawiła, Twoja Ewangelia nas powołała i dała nam nowe życie. Niech będzie Tobie chwała i cześć, Jezu. Amen. Amen, kochani. Śpiewaliśmy tutaj dzisiaj, że jak wielki jest Bóg. Bóg jest wielki, Bóg jest potężny, Boga nie ogranicza czas, to On stworzył cały wszechświat, to On ma wszystko pod swoją kontrolą. I przede wszystkim, co bym chciał dzisiaj tutaj teraz na początku zawrzeć, że Bóg jest święty. Święty, co to znaczy? Że jest czysty, oddzielony od grzechu, nie mający nic wspólnego z grzechem i nie chcący mieć nic wspólnego z grzechem. Ale Bóg jest tak potężny, że miał moc stworzyć ten świat, wszystkie planety i stworzyć człowieka. Bóg stworzył Ciebie i mnie. Byliśmy w planach, jak Słowo Boże mówi, zanim jeszcze ten wszechświat powstał. I Bóg stworzył człowieka, Adama i Ewę w raju, bo chciał przelać swoją miłość, chciał mieć swoje stworzenie i chciał mieć z nimi relacje. Niestety człowiek z różnych względów dał się zwieść diabłu, dał się zwieść szatanowi i popadł w grzech. I od tej pory jakby ludzkość się boryka z grzechem. Za chwilę mamy, jak Adam i Ewa zostali wyrzuceni z raju, mamy za chwilę morderstwo. Pierwsi ludzie, co zrobili? Kain zabił Abla. To byli pierwsi ludzie zrodzeni z człowieka tak naprawdę. Więc to świadczy o tym, jak ludzkość szybko przejęła grzech na siebie, jak utożsamiła się z grzechem, jak została skażona. Każdy człowiek jest grzeszny, mówi Słowo Boże. I to pokazuje cały Nowy Testament. Swego czasu Bóg chciał zmieść ludzkość przez potop, stworzyć od nowa wszystko. Tylko dwoje ludzi z arki wyszło, Noe i jego rodzina, ale grzech dalej się mnoży, więc to tylko pokazuje, jak głęboko jest zakodowany grzech w naszym sercu, jak bardzo jesteśmy skażeni. Bóg dał 10 przykazań, które tak naprawdę człowiek nie był w stanie unieść tego, nie więcej niż chwilę czasu. I to tylko jeszcze pokazuje nam, jak bardzo jesteśmy grzeszni, jak bardzo jesteśmy dalecy od Boga. Nie jesteśmy w stanie zbliżyć się do Niego. Nie jesteśmy w stanie pojednać się z Nim przy sami siebie. Między Bogiem a człowiekiem powstała przepaść, której nie da się oddzielić. A na szczęście Bóg jest dobry. Bóg posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, który po pierwsze na tą ziemię jest Bogiem, pokazał nam jak żyć, objawił nam Boga w ciele i tą całą przepaść, która jest między Bogiem a człowiekiem, uratował nas poprzez krzyż. Człowiekowi jako grzesznikowi należy się zapłata za grzech, tak mówi Słowo Boże. Ale Jezus wziął na siebie ten cały grzech na krzyżu Golgoty i przybił do krzyża i dzięki temu możemy być zbawieni. Dzięki temu możemy odzyskać relację z Bogiem, dzięki temu możemy być uratowani od gniewu Bożego, dzięki temu jesteśmy zbawieni. Krzyż jest w centrum Ewangelii i chwała Jezusowi za to, bo dzięki niemu jesteśmy uratowani. I to jest Ewangelia. I chciałbym dzisiaj trochę powiedzieć o Ewangelii. Czym jest Ewangelia i czym ona nie jest? Nie chciałbym mówić o wyjściu ewangelizacyjnym, choć ciężko mi to będzie uniknąć, bo jedno jakby z drugim się totalnie przeplata. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego ten temat jest dla mnie tak ważny? Wiecie, około 2012 roku, kiedy mieszkałem w Poznaniu, wiedziałem, że Bóg mnie powołał, Bóg mnie zbawił, Bóg mnie uratował, Bóg dał mi nowe życie, ale też mnie powołał. Powołał mnie do tego, żebym się dzielił świadectwem, jak On mnie uratował, ale też głosił Ewangelię. To też zawsze starałem się czynić. Miałem kiedyś w 2012 taką historię, kiedy mieszkałem w Poznaniu. Ona była na dworcu. Byliśmy tam co tydzień wśród bezdomnych, wśród uzależnionych i głosiliśmy Ewangelię. Rozmawialiśmy z nimi, różne rzeczy im opowiadaliśmy, zachęcaliśmy do zmiany życia. Różne to skutki miało. Ale któregoś razu spotkałem, wiecie, człowieka. Poznań, dworzec w Poznaniu, więc tak wygląda, że jest dworzec, wielki tunel i można sobie ściąć miasto, iść na drugą część miasta, przecinając ten cały tunel. I chciałbym, żebyście to zapamiętali, kiedy będę wam o tym mówił, bo spotkałem człowieka po jednej stronie tunelu
I zacząłem z nim rozmawiać. Widziałem, że jest bezdomny, że jest uzależniony. I zacząłem mu mówić, że może żyć bez alkoholu, że wystarczy, że pojedzie do ośrodka, że może zacząć zmienić moje życie. Zostawiłem mu namiary i tak się rozstaliśmy. Zostawiłem go z tym, żeby sobie przemyślał. Wiedział, gdzie może przyjść, wiedział, gdzie może uzyskać pomocy, ale to musiała być jego decyzja, tak pomyślałem. I poszedłem załatwiać swoje sprawy. Wróciłem za jakieś 30 minut, tym tunelem przeszłem, wróciłem. I kiedy szedłem na swój autobus do domu, patrzę, stoi karetka, wiecie? I tak przechodziłem koło tej karetki, sobie przechodziłem, patrzę, ona jest uchylona, otwarta. I patrz, tam ten człowiek był w tej karetce, nie? Później się dowiedziałem, bo byłem u niego w szpitalu, że człowiek był wycieńczony, był zagłodzony i dostał jakiegoś zawału, jakiś stan zawałowy, po prostu nie wiem co, ale ktoś omdlał, upadł, jak poszłem. Ktoś zadzwonił po karetkę, zabrali go i trwała właśnie jakaś tam reanimacja. I nie dali mi do niego podejść tak naprawdę. Musiałem się od sanitariusza dowiedzieć, gdzie zostanie wywieziony. I sobie pomyślałem, odchodząc stamtąd, wszystko fajnie, wszystko dobrze. Powiedziałem, że może żyć inaczej. Powiedziałem, że może rzucić alkohol. Powiedziałem, że może jechać do ośrodka. Że wszystko może być fajnie. Ale jak później zobaczyłem, że rozmawiałem z człowiekiem, który tak naprawdę mógł umrzeć, bo jak ktoś by nie zadzwonił po karetkę, on by mógł dosłownie umrzeć i stanąłby przed Bogiem. Czy przekazałem mu najważniejszą informację? I powiedziałem mu, że jego życie jest przepełnione grzechem, że potrzebuje Zbawiciela, że potrzebuje tak naprawdę upamiętać się, nawrócić i potrzebuje pojednać się z Bogiem, bo nigdy nie wiemy, kiedy odejdziemy i staniemy przed świętym Bogiem. I stwierdziłem, że to był taki długi proces, że stwierdziłem, że czym jest Ewangelia, tak zacząłem myśleć, czy jeżeli bym człowieka wywiózł do ośrodka, pomógł mu i on by przestał pić tak naprawdę, to czy on jest zbawiony? On jest trzeźwym grzesznikiem, naprawdę, nie? Tak naprawdę. Więc czym jest Ewangelia? Ewangelia to jest dobra nowina i o tym chciałbym dzisiaj pod chwilę porozmawiać, ale zanim przejdę, czym jest Ewangelia, chciałbym powiedzieć, czym nie jest Ewangelia, moim osobistym zdaniem i w moim doświadczeniu. Przez wiele lat chodziłem na ulicę, głosząc Ewangelię, brałem udział w różnych akcjach, więc trochę sam mówiłem, nie tak jak trzeba, moim zdaniem, trochę tego doświadczyłem i chciałbym się z wami podzielić, bo jakby pretekstem do tego, że dzisiaj tutaj przed wami stoję, było nasze z jednych z czwartkowych spotkań, kiedy Beata powiedziała, że nie wychodzimy do ludzi, a powinniśmy głosić Ewangelię, ale w niedzielę, kiedy było nabożeństwo, na około 7 świadectw, chyba 5 było, że każdy z nas gdzieś do kogoś wychodzi i tak naprawdę chcemy się dzielić Ewangelią. I chwała Jezusowi, więc powinniśmy się dzielić Ewangelią, ale myślę, że powinniśmy robić tego właściwy przekaz. Podam trzy przykłady, które moim zdaniem osobistym nie są Ewangelią. Nie są kłamstwem, ale są jakby niepełną prawdą. Jest niewłaściwy nacisk kładziony na to, co mówimy. Pierwszy przykład, który chcę wam podać, to jest Bóg cię kocha. Podchodzimy do człowieka. Bóg ciebie kocha. Czy to jest prawda? Ale czy to jest pełna prawda? Słuchajcie, moim osobistym zdaniem Bóg mnie kocha, zacytuję Paula Washera. Naprawdę? Ja też siebie kocham. Wszyscy mnie kochają. Ale jak cię Bóg kocha? Jest tutaj ten werset. Słuchajcie, list do Rzymian mówi to, list do Rzymian, 8 rozdział. Karol może to wyświetlić, czy? Albo więc zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. To chyba nie ten werset, Karol. Okej, okay. Dobra, to może ja otworzę na stronie 1120-12. 8 rozdział listu do Rzymian. Od 6 do 9. Jejku, to ja pokiełbasiłem. Mówię wam, łatwiej jest w domu. Okej. Okay. No, stres nie martwmy się. Łatwo mówić. Okej, okay, to ja może powiem, o który mi werset chodzi. Dobrze, kochani, bo Słowo Boże lepiej to wytłumaczy niż ja tak naprawdę. Nie rzucajcie, proszę, pomidorami. Boża miłość w Jezusie. Jest to 8 rozdział od 31. Cóż wtedy powiemy? Rozdział ten się nazywa miłość Boża w Chrystusie Jezusie. Jeśli Bóg z nami, kto przeciwko nam? On, który nawet swego własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nami darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych sprawiedliwych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież stawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej, czy utrapienie, głód, czy ucisk?
nic nas nie odłączy od miłości Chrystusowej. Słuchajcie, jakby wydaje mi się, że ten, kiedy mówimy, że Bóg cię kocha, to jest właściwa Ewangelia, ale nie mówimy całej prawdy, że Bóg cię kocha, ale jesteś grzesznikiem i potrzebujesz zbawienia. Zatrzymanie się jakby tylko na Bóg cię kocha, moim zdaniem to jest niepełna Ewangelia, niepełny jakby przekaz. Nie wiem, czy mnie rozumiecie, co chcę przekazać. Bóg ciebie kocha? I oczywiście, że kocha. W takim stanie, jakim jesteś? Nie. On się brzydzi twoim grzechem, a ty jesteś grzesznikiem. I obraz Jego miłości jest taki, że Jezus umarł za twoje grzechy, abyś był usprawiedliwiony. Moim zdaniem kładzenie nacisk na tylko Bóg cię kocha jest niepełnym. Człowiek może tego do końca nie zrozumieć i stojąc nieraz na ulicach, jak słyszysz, że Bóg cię kocha, super, ja też siebie kocham. Ludzie odchodzili, nie przemyśleli o tym. Bóg mnie kocha takim, jakim jestem, nic nie muszę robić. To nie jest Ewangelia moim zdaniem. Bóg cię kocha dlatego, że Jezus umarł za twoje grzechy i możesz być zbawionym. I to jest moim zdaniem osobisty przekaz Ewangelii, który powinien każdy człowiek przynajmniej usłyszeć. Takie jest moje zdanie. Ja staram się tak mówić. Drugim jakby częstym błędem, które popełniamy, Bóg cię kocha i ma plan dla twojego życia. To jest najczęstsze, co słyszę. Ja to, wiecie co, z automatu sam powtarzałem dziesiątki razy, ale zaczynałem się ostatnio zastanawiać, jak stałem z boku, ale co to jest ten plan? Jaki jest ten plan? Nikt nigdy nie opowiada, jaki jest plan dla człowieka. A człowiek niedopowiedziany sam sobie może dopowiada, wiecie, plan? Ale ja chcę być żołnierzem, chcę jechać zabijać. Jeżeli Bóg ma taki plan, to ja wchodzę w ten plan i Bóg mnie kocha takiego, jakim jestem. Wiecie, ja już słyszałem różne opcje i pomysły na temat, jaki mam plan dla swojego życia. I mówiąc, Bóg ma plan dla twojego życia, jest to okej, ale to też jest moim zdaniem osobistym nie do końca dopowiedziana prawda. Bo jaki jest Boży plan? Proszę? Rozmawiajmy razem, wiecie co? Ja potrzebuję waszej pomocy, ale też fajnie jak rozmawiamy, nie? Zbawienie, czym jest zbawienie? Ratunkiem od grzechu. I możesz być zbawionym? Jak? Przez Chrystusa. I to jest Boży plan. Wiecie co? A ja często tego nie słyszę. Słyszę, Bóg cię kocha, ma plan dla twojego życia. Ale fajnie, ciekawe jaki to jest ten plan. Nawet nie zaglądniemy do Biblii. Jaki jest Boży plan dla człowieka? Na pewno nie tak, jak ty sobie wymyśliłeś. Będziesz musiał umierać dla siebie, porzucać grzech. Czasami będą cię odrzucać przyjaciele, ci najbliżsi, z którymi, nie wiem, coś robiłaś, może chodziłeś na piwo. Powiedz tylko słowo Jezus, nie? Sami wiecie, jaka jest reakcja. Od razu jest mur nieprzyjaźni, więc Bóg cię kocha, to jest prawda. Bóg ma plan dla twojego życia, to jest prawda. A czy jest pełna prawda? Nie, to nie jest pełna prawda. Plan jest taki, ty jesteś grzesznik, Jezus umarł za twoje grzechy i możesz w nim być zbawionym, jeżeli upamiętasz się z każdego grzechu. I taka jest pełna, moim zdaniem, taki powinien być pełen przekaz Ewangelii. I trzecia rzecz, którą najczęściej słyszę na ulicy, bądź też sam powtarzałem, bo to ja też robię takie rzeczy, słuchajcie, ja z automatu takie rzeczy mówiłem też nieraz. Bóg cię kocha, ma plan dla twojego życia i spełnia twoje marzenia. To jest chyba najsłabsze, co słyszałem. Słuchajcie, ja cię nie mogę, jak ja wiele razy to słyszałem. Marzenia, Bóg spełnia moje marzenia. A skąd ty wiesz, jakie ja mam marzenia? Skąd ty wiesz, co mi siedzi w głowie? Jak ja chcę dalej chlać, to on spełnia moje marzenia? Byłem kiedyś na Melinie i człowiek weszłem na Melinę, tam człowiek był, z którym kiedyś piłem. On wiedział, że już jestem chrześcijaninem. Mówi, o, Gziku, wyciąga taką pustą butelkę wina, mówi, Jezus mnie kocha i chce dla mnie jak najlepiej, to niech teraz napełni tą butelkę. Jak ja bym mówił, że ma plan dla mojego życia, że ma plan dla jego życia i spełnia jego marzenia, to co bym mi odpowiedział? To niech Jezus napełni tą butelkę. Przecież w Kanie Galilejskiej tak robił. Moim zdaniem totalnie bezsensowne to jest słowo i gubi to naprawdę. I kładzie nacisk na nie te właściwe rzeczy. Bóg nie spełnia marzeń. To ty, jeżeli zostajesz zbawiony, masz nową naturę, nowe pragnienia i Bóg je realizuje. Tydzień temu Mikołaj się dzielił, że żył po swojemu, Bóg go zbawił i pokazał mu, żeby został misjonarzem. Więc kiedy przybieramy nową naturę, to Boże plany zaczynają się z naszymi dziać. I myślę, że to jest właściwa jakby interpretacja tego wszystkiego. Słuchajcie, to wszystko, te trzy przykłady, one są bardzo krótkie. Ja bym mógł tych przykładów dłużej dać, ale chyba to są takie najpopularniejsze, które słyszymy. Bóg cię kocha, ma plan dla twojego życia, Bóg spełnia twoje marzenia. Wszystko to jest prawdą. Ale to jest niepełna prawda, jeżeli nie powiesz, że Bóg cię kocha poprzez krzyż Jezusa, że Bóg ma plan dla twojego życia,
a tym planem jest krzyż, a tym planem jest upamiętanie i Twoja pokuta przed krzyżem. Nie ma innego planu i nie ma innej miłości. Marzenia. Bóg spełnia marzenia. Tak naprawdę moje marzenia zaczynały umierać, kiedy poznawałem Boga. Jakieś chciałem chlać, jakieś chciałem ćpać, jakieś chciałem sobie tatuaże robić bandytom. Jeżeli ktoś by mi zwiastował Ewangelię, że Bóg spełnia takie marzenia, to czy byłaby to prawda? Utwierdziłby mnie tylko w mojej starej naturze. Wiecie co, moim zdaniem te trzy przykłady pokazują, że taka Ewangelia, trochę tu w nawiasie dam, stawia człowieka cały czas w jego centrum. To się nazywa egocentryzm. Hołduje jego starej naturze. Ona cały czas podkreśla, że można żyć tak, jak żyłeś, nie? Że Bóg jest miłością, więc wszystko wybaczy. Wszystko, totalnie wszystko, jakkolwiek rzeczy robił. Nie muszę się zapierać. Nie muszę się wyrzekać swoich starej natury. Nie muszę pokutować. Nie muszę nic robić, bo przecież On spełnia marzenia. On ma plany dla mojego życia. To jest takie, wiecie, bardzo przyjemne i łechcące, ale moim osobistym zdaniem to nie jest prawda. Nie jest to pełna prawda. I nigdzie w Biblii ja nie znajduję takich naprawdę przykładów. Wiecie, kochani? Przegrzebałem Biblię też wczoraj i ja tego nie znajduję. I moim zdaniem, osobistym zdaniem jest to coś, co nazywam egocentryzm, czyli skupianie się cały czas na sobie, że Bóg tobie robi łaskę, że ty przyjdziesz do Niego. Że ty wymówisz modlitwę grzesznika i powiesz, to ja idę za Nim, skoro On spełnia moje zachcianki. Paul Washer coś takiego powiedział. Modliłem się modlitwą grzesznika. Czy dzięki temu jestem zbawiony? Powiedział, jesteś, ale pomimo tej modlitwy jesteś zbawiony. Bo to jest co innego niż Ewangelia. To są te przykłady, moim osobistym zdaniem, czym nie jest Ewangelia, czym nie jest pełna Ewangelia i co powinniśmy zweryfikować, kiedy stajemy przed ludźmi i opowiadamy im o Jezusie. Efektem takim moim osobistym spostrzeżeniem, że efektem takiej płytkiej Ewangelii jest coś takiego, że jak powiedział jeden nauczyciel, też MacArthur, płytka Ewangelia tworzy miękkich chrześcijan. Tacy ludzie przychodzą do kościoła nieugruntowani, nie wiedzą, co to jest krzyż, nie wiedzą, co to jest upamiętanie się i chodzą tak, jak żyli, tylko tyle, że są w kościele. I moim osobistym zdaniem tacy ludzie zaczynają, jak widzą w sobie grzechy, które mieli, nie upamiętali się, zaczynają szukać gdzie indziej przyczyny, więc później jeżdżą, żeby z nich wyrzucać demony. Więc później szukają przekleństw, błogosławień w swoim życiu, a tak naprawdę nigdy nie usłyszeli prawdy, że mają się upamiętać ze swoich grzechów, mają się zawrzeć siebie i mają brać swój krzyż. To są moje. Ja cały czas się dzielę moimi osobistymi doświadczeniami, kochani. Jeżeli myślimy inaczej, porozmawiajmy dzisiaj o tym przy kawie, bo to jest taki trochę kij w mrowisko. Chciałbym z wami o tym dzisiaj rozmawiać, żeby to gdzieś nie poszło w eter tak naprawdę. Jestem też ciekawy waszych doświadczeń. I wracając do tematu, moim zdaniem ta płytka Ewangelia tworzy takich właśnie płytkich chrześcijan, którzy nie wiedzą, czy są zbawieni, czy nie, czy to się dokonało, czy nie, a może pojadę z siebie demony wyrzucić, a może jestem pod przekleństwem. A Biblia wyraźnie mówi, kto pokutuje, upamięta się, ten jest dzieckiem Bożym i żadne przekleństwo nad nim nie ciąży, bo na krzyżu Jezus zawiesił. Żaden demon nie może mieć do niego dostępu, bo jesteś dzieckiem Bożym i jesteś pod jego ochroną. I to jest prawda Ewangelii. Amen? Amen. Okej, jeżeli rozmawialiśmy, czym nie jest Ewangelia, to przejdźmy do tego, czym jest Ewangelia. Poprzednie przykłady, jak mówiłem, wydawało mi się, że to jest egocentryzm, a teraz przejdźmy do teocentryzmu. Teocentryzm to jest, że Bóg jest w centrum, a ty się podporządkujesz pod Bożą wolę. Totalnie odwrócenie jakby standardów. Że Bóg nie spełnia twoich marzeń, ale to ty się dostosowujesz. I moim osobistym zdaniem najlepiej szukać zawsze w Biblii. I Biblia nam daje tutaj przykład, czym jest Ewangelia, jak powinniśmy o niej mówić. Przejdźmy teraz do Biblii. Karol, masz tutaj? Pierwszym przykładem jest Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział, 1:21. Jak ktoś ma Biblię, to na stronie 1028. Ktoś może przeczytać? Dziękuję, Beata. Następny, przejdę po kolei. Zobaczcie, pierw był Jan Chrzciciel, później był Jezus, Piotr i Paweł, czyli kolejność jakby cykliczna Ewangelii. I pierwszy wynurza się w Nowym Testamencie Jan Chrzciciel. Co mówi Jan Chrzciciel? Mateusza 3:2, strona 1029. Upamiętajcie się,
albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Następnie przychodzi Jezus. Jezus, kiedy zaczyna nauczanie o Królestwie Niebieskim, zaczyna je od jednego zdania. Mateusz 4, 17, strona 1030. Odtąd począł Jezus kazać i mówić: upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Boże. To jest początek nauczania Jezusa. Następnie mamy w Dziejach Apostolskich przykład Piotra. Dzieje, rozdział 3,19. Przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Następny przykład Piotr też daje, to w drugim rozdziale 37-38, kiedy mówi słynne kazanie, wykłada im prawdę Ewangelii i ludzie są przerażeni, pytają, co mamy zrobić? On im daje prostą odpowiedź. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie i bracia? A Piotr do nich, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. I ostatni przykład to jest apostoł Paweł, Dzieje, 17 rozdział, 30 werset. Bóg wprawdzie puszczał płazem, czasy niewiedzy. Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Moi drodzy bracia i siostry, Biblia daje moim zdaniem osobiście totalnie inny przykład, jak powinna być głoszona Ewangelia i czym jest Ewangelia. Ewangelia pokazuje przede wszystkim, że wszyscy jesteśmy grzesznikami i zasługujemy na sąd Boży, ale możemy być zbawieni. Możemy być zbawieni od naszych grzechów, ale początek Ewangelii jest upamiętajcie się. Upamiętajcie się ze swoich grzechów. To jest początek i bez tego nie można ruszyć. Czym jest upamiętanie? Upamiętanie moim osobistym zdaniem to jest wejrzenie w samego siebie, zobaczenie siebie, kim jesteś względem Boga i to tak naprawdę, że jesteś zgubiony bez Niego. To jest upamiętanie i to jest początek Ewangelii. I bez tego tak naprawdę, jeżeli człowiek nie zaglądnie w siebie, nie zobaczy, kim jest Bóg, a kim jesteś ty względem Niego, może tak naprawdę odejść i nic ze sobą nie zrobić. Może pozostać w swoich grzechach. Więc początkiem moim zdaniem upamiętanie jest. Ale czy upamiętanie to już jest nawrócenie? Beata pracuje dzisiaj ze mną, dziękuję. Słuchajcie, upamiętanie to jest dopiero początek. Kiedy ja byłem złodziejem i kiedy zobaczyłem, co zrobiłem, to ale bigosu naważyłem, ale sobie problemów narobiłem. Czyli to było upamiętanie, ale czy to było jeszcze odwrócenie się? To jeszcze nie, bo miałem decyzję, czy pójdę w lewo, czy pójdę w prawo. Nieraz nawaliliśmy syfu i tak naprawdę brnęliśmy go w dalej i to upamiętanie nic tak naprawdę nie znaczyło. No ale tak naprawdę upamiętanie to jeszcze nie nawrócenie. Dziękuję, Beata. Kiedy się upamiętujemy, widzimy naszą grzeszną naturę, to kim jesteśmy i że sami sobie bez Boga nie damy rady. Więc Piotr daje nam dalej tutaj przykład, co mamy czynić. Piotr w Dziejach Apostolskich 3,19 mówi tak, upamiętajcie się i nawróćcie, aby były zgładzone grzechy wasze. Więc czym jest upamiętanie, to już wiemy, a nawrócenie? Odwrócenie się od grzechu, takie najprostszym tego słowa znaczeniu. Odwracamy się od tego grzesznego stylu życia, zostawiamy go, bo widzimy siebie, jacy jesteśmy grzeszni, jakie to ma wpływ na nasze życie i gdzie to nas może zaprowadzić. Więc totalnie się odwracamy od grzechu i stajemy przodem do Boga, przodem do krzyża, bo tam się dokonało wszystko, bo tam Jezus przyszedł na świat i umarł za nasze grzechy. Tobie się zapłata jako grzesznikowi należała, ale Jezus cię zbawił. To On wszystkie grzechy zawisł na drzewie. Umarł i zmartwychwstał trzeciego dnia i udowodnił, że jest prawdziwym Bogiem poprzez zmartwychwstanie. I że On ma moc zabrać wszystkie twoje grzechy. Jeżeli już się upamiętałeś, możesz się nawrócić i przyjść do Boga w pokucie. Pokuta jest moim osobistym zdaniem następnym krokiem, który prowadzi do drogi z Bogiem. Czym jest pokuta? Wyznawanie swoich grzechów, które zobaczyłeś. To jest żal w sercu, który pokazuje, nie, że naprawdę jest ci źle z tym, kim jesteś, z tym, co zrobiłeś, że zasługujesz na Boży gniew. To jest wyznawanie grzechów. To jest przychodzenie, pokazanie i zobaczenie siebie w Bożych standardach, że
Tyle grzechów jest w twoim życiu. Kiedy Bóg mi zaczął pokazywać, ja myślałem, że to się nigdy nie skończy. To nie tylko chodziło o to, że ja ćpałem, kradłem i piłem. Do dzisiaj Bóg mi pokazuje grzechy. Z początku ta góra lodowa była zabrana, jak te narkotyki, a później coraz głębiej i to trwa do dzisiaj, ten stan jakby pokuty, nie? Nie wierzę, że w ciągu jednej modlitwy króciutkiej, nie, 30-sekundowej możesz tak naprawdę wszystkie grzechy wyznać Bogu. Chodzi mi tutaj o tę modlitwę grzesznika, nie? Panie, przebacz mi moje grzechy, amen. On przebacza, ale tak naprawdę to jest cały czas wywalanie swojego serca, jakim jesteś grzesznym. I tutaj możemy tak naprawdę zobaczyć, że łaska nad naszym życiem góruje, bo tak naprawdę łaską jesteśmy zbawieni, bo Jezus umarł za twoje i moje grzechy na krzyżu. I to jest moim zdaniem osobista, tak naprawdę właściwa interpretacja, czym jest Ewangelia. Ewangelia, czyli dobra nowina. Jaka dobra nowina? Że byłeś grzesznikiem i zasługiwałeś na sąd Boży, ale Chrystus w swojej łasce wziął na siebie wszystkie grzechy, zbawił cię. Jeśli się upamiętasz, odwróć się od swoich grzechów, jeżeli pokutujesz, możesz być zbawiony i będzie zbawiony. Jezus to honoruje, słowo to mówi, wiecie o tym. Jest tysiące przykładów, dziesiątki tego przykładów. Łaska Boża jest ciągle nad nami. Jeżeli pójdzie za Jezusem, każdy, kto odwróci się od swoich grzechów, nie trzeba go namawiać, żeby poszedł za Jezusem, żeby przyszedł do kościoła, żeby czytał Słowo Boże. Nowa natura, którą daje Bóg, się sama tu upomni. I tym moim zdaniem jest właściwa Ewangelia. I tak naprawdę chciałbym się z tym właśnie z wami podzielić, że przemyślmy, jakie jest nasze spojrzenie na Ewangelię, jak ją opowiadamy, ale też jak ją przyjęliśmy. Jeżeli opowiadamy ludziom taką... To nie jest łatwa Ewangelia, wiecie, ja dziesiątki razy uciekałem od takiego mowy, bo łatwo jest powiedzieć, że Bóg cię kocha, Bóg chce zmiany, Bóg chce dobra dla ciebie. To jest naprawdę przyjemnie się rozmawia, jest uśmiech na twarzy i to wszystko tak gładko idzie. Ale po dziesiątkach rozmów, które widziałem, tak naprawdę widziałem, że to nie miało wpływu na ludzi. Kiedyś jeden człowiek mnie zapytał, kiedy wymusiłem praktycznie na tym człowieku, żeby się modlił modlitwą grzesznika, czy ty wierzysz, nie? Naprawdę, dziesiątki razy to wymuszałem na ludzie. Czy ty wiesz, że on został zbawiony? Ale mnie z tym zdenerwował, wiecie? Dziesiątki razy chodziłem po ulicach, to mówiłem, jak nie, pewnie, że tak. Życie pokazało jednak co innego. I widzę to dziesiątki razy, że tak naprawdę to, co MacArthur powiedział, że płytka Ewangelia czyni miękkich chrześcijan, że to się sprawdza w życiu. Oni tak naprawdę do końca nie wiedzieli, na coś, do czego się nawracają, czy w ogóle się nawrócili i czy to jest tak naprawdę Ewangelia. Więc moim osobistym zdaniem lepiej mówić to, co Biblia mówi. Upamiętajcie się, nawróćcie. To jest właściwy model, który tutaj sam Bóg nam daje i nie bójmy się ludzi z tym skonfrontować. To nie ty nawracasz, to nie ja. To Duch Święty działa. Pozwólmy Bogu działać w tym wszystkim. Może miałem takie historie, że z człowiekiem rozmawiałem, odeszłem, za 5 lat go spotkałem. Dopiero coś ruszyło się, ale to nie moje dzieło tak naprawdę. To Bóg naprawdę przekonuje o grzechu, sądzie, sprawiedliwości. To On daje łaskę, żeby pokutować. To On daje łaskę, żeby zobaczyć, w jakim miejscu jesteśmy względem Boga. Mówię o tym też dlatego, że widziałem też przykłady, że wiecie, ktoś z kimś rozmawia po minucie, wymusza na niego tę modlitwę grzesznika, wymusza. Powiedz to, amen, amen. Zbawiony, następny. Ale życie pokazuje, wiecie, że to tak naprawdę niewiele wnosi w ich życie. Że ta Ewangelia gdzieś się rozmydliła, rozwodniła. Czasami ludzie przyjdą do kościoła i są rozczarowani Bogiem. Bo się okazuje, że tak problemy zostały, jakie są, a tu jeszcze trzeba się zawrzeć samego siebie. Koledzy odchodzą, bo już nie chcą słuchać o Jezusie. Oni wolą inne rzeczy robić. I człowiek w końcu myśli, hej, miało być tak fajnie. Jana 3,16, Bóg tak umiłował świat. A tu Łukasza 9,23, kto chce iść za mną, niech się zawsze samego siebie bierze swój krzyż i naśladuje mnie. Ale nikt mi nie mówi o naśladowaniu. Nikt mi nie mówi o samozaparciu się siebie. Wszystko łaska, wszystko miłość. Ja cię nie mogę. Ludzie znikają wtedy z kościoła rozczarowani. Już nie chcą odbierać od ciebie telefonów. Już nie chcą z tobą rozmawiać. Jaki Jezus? Jaki Bóg? Bo nie zostali nigdy skonfrontowani z prawdą Ewangelii. Są grzesznikami, że przyjdzie dzień sądu. Gdyby ten człowiek, o którym na początku opowiadałem, umarł i stanąłby przed Bogiem, on by nie miał szans na konfrontację, w jakim jest stanie. On by tylko wiedział, że może mieć inne życie, może jechać do ośrodka i może być wszystko fajnie. Samo sobie fajnie, ale tak naprawdę czy przed Bożym sądem to się liczy?
Jego krew spłynęłaby na mnie. Słuchajcie, więc jakby nie chcę was przedłużać, bo nie chodzi o to. Właściwa Ewangelia, właściwa, którą zwiastujemy, którą Jezus apostołowie pokazali, którą Jan Chrzciciel pokazał. Upamiętajmy się, nawróćmy się i pójdźmy za Jezusem całym swoim sercem. To jest właściwy przekaz. Nie bójmy się konfrontować z ludźmi, nie przyciskajmy go na siłę, ale skonfrontujmy nasze serca, gdzie one są, czego szukają. Jak my przyjęliśmy Ewangelię. Okej? Okay? Teocentryzm. Wszystko wokół Boga. To On zbawia, to On ratuje. Niech was Bóg błogosławi, kochani. Dzięki. Dzięki, że byliście cierpliwi.